co się zaś dzieje. Na który był rozwalony. No. Tutaj jest wyjście. Po prostu trytytki wziąć. Albo jakiś drut i go po prostu przywiązać do tego słupa. To już tutaj się zawadzało. To na prosto. Widać remont torów całkiem. Thank you.
wyszło uzdrowisko. Bahnhof bardzo fajnie wyremontowany. Widać, że lśni wszystko nowością. Problem jest taki, że żaden cuk tu nie jedzie. Czemu nie jedzie? Zresztą widzicie, że są zardzewiałe glejzy. I też widzicie, w jakim to wszystko jest w stanie. I właśnie ze względu na stan tych torów przeprowadzano jest gruntowna przebudowa całej tej bany. Skoczów, Goleszów, Cieszyn, Wisła Głębce. Do listopada tutaj żaden pociąg, żaden cuk nie przyjedzie. Tutaj mamy już tablica, że no właśnie, że nic tutaj nie jedzie, jest tylko autobus. Problem jest taki, że ten autobus też stoi w korkach, bo akurat też droga jest w remoncie. Także no, gratulujemy wszystkim tym, co to wymyślili, że i kolej, i droga w remoncie. No tutaj mamy tablica. Już się chwolą, nie? Z Brunowa na Bieniowiec, na Skoczów, Goleszów, Cieszyn, Wisła Głębce. Jeśli chodzi o ten Brunów, to oczywiście w Brunowie nie ma żadnej stacji. No to chodzi o nazwę nastawni między Czarnolesiem a Chybiem. Tak to jest. Kolejka dochodziła. Ja to sobie czuję w głowę. Tak patrzę, taką uchwalę. Wam? Co polega? Trzeba wybrać rower, a nie potem kisić się w korku.
Czerwona na wodę? Jazdy w Wiśle obłaść. O pierdolę. Stało się tu za mną. Thank you.
81,5 km do Rybnika. To co, jademy? No głowa, to i tak nie pojedzie. Zabrzydne. Muzeum Ustrońskim mamy taką ekspozycję kamieni granicznych Komory Cieszyński. Kiedyś tu na Śląsku Cieszyńskim jest po prostu od groma. Ja wiele razy o tych kamieniach legodał. Mnóstwo ich jest, całe mnóstwo. Taka, tu książęce, albo tu też kradzione. U. Granice terenów należące do fabryki śrub i wyrobów kutych. Kuźnia Usty. No. Sztajfa to tu była, sakramentko, a to chyba jeszcze nie koniec. Sztoć. No, fajne miejsce. Kurde, ja tu nie wiem. Nigdy. I dopiero... To oznakowanie tego szlaku jest ślepe. No bowiem ja to pokazuję, że mamy jak tam tu. Takie rybara mnie obrócił. To też tak może być. Sprawdzimy na tej aplikacji. Znalazłem jakoś leśno dróżka. To są okolice Wielkiej i Małej Czantury. Tu prawdopodobnie jest jakiś leśny kościół. Idziemy to tu obejrzeć, co to tu jest. Ale sam 3,5 km pod górę. I to fest. Żółty szlak tu jest turystyczny. Ołtarz naszej małej ojczyzny. O. Widzicie? Cyryl i Metody przyszli na Śląsk Cieszyński. Aha, a to ewangelickie. A tu pisze, że 500-lecie reformacji. Czy to jest ewangelickie? A Luther tu jest. Ani o czymś takim nie wiedział. Gorzej nam stało. No. Proszę,
Mieszko pierwszy tydzień. Dobrawa. To jest chrzest polski. W 990 roku książę Mieszko I przyłączył Śląsk i Małopolskę do swego państwa. Śląsk Cieszyński po latach zwierzchnictwa Wielkich Moraw 875-907 i państwa czeskich Przemyślidów w latach 940-990 znalazł się w granicach państwa Mieszka I, które aktem zwanym Dragome Iudex z 991 roku poświęcił świętemu Piotrowi. A, w 2016 roku to tu postawili. Czyli to nie jest jakiś zabytek. Widzicie, to są jakieś daty. 966 rok to jest chrzest polski. 1517 to jest chyba reformacja. No. To może kajaki tam jeszcze komory cieszyński będzie. 1683. No fajne miejsce. Widzicie, że tu tyle rajzów miał po okolicy, a ja o tym nie wiedział. Tam jest jakiś kamień. No ile się nie mylę, to to coś, to będzie kamień komory cieszyńskiej. To 40 jakieś. No pewnie, że teka. Widzieliście go. No. Znaczy się, że u nich tu będzie więcej. Teka. Widzieliście go. Oni będą wzdłuż tego płotu, ale tam nie będzie los. Pewnie tam w tych krzakach będą następne. Ale znaczy się, że tu będzie trzeba poszukiwania komory cieszyńskiej zrobić. Ja chwilę sam tu nie przyjdzie. No nieźle, nieźle. Tam był szlak na Leśna Górna, w 70 km, że wyczynął tu, ale ja by też ten szlak sobie się Jelenica. O, wezmę moją komorę cieszyńską. Słuchaj. Widzicie go? Zauważcie, że dzisiaj jadę w plitkich. Na stanie tak ciepło. Cisownica tu mamy. No proszę. Gdzie jest cisownica? Ale teren bajkowy. Znikaj jeszcze tu ten kamień jakiś wygląd. Pieruna, tu jest coś pięknego. To jest ciepło. Widzicie to? Dajuna. Jak to wyska w górę. Trasa górsko. Oczywiście burdel też tu musieli zrobić. Jakieś flaszki wyciepane. Chyba świnie nie widzę. No tu raczej grube
bo później skorzony nasza gruzia. Jabłoniki brzmią, wyjadą to jedno. Sakramenckie. Drogo. Tam chyba była druga na Poniwiec. Nie wiem, jakiś ten Poniwiec ze Stoczyniny. Jakimś cudem. Wypiję pierwszy lot rzeki. Efekt zamknięcia granic. Taka chatka by mi się nawet przydała. Ja bym w takiej chatce nie mieszkał. Ja bym to wyremontował, gdyby się tu przekludził i ja bym tu mieszkał. Robota by się taka w Cieszynie. Tylko ludzie, jakby to było. Ludzie. Pustelnicza życia by wprowadzał. Oczywiście, no kiedyś planta musiała te znaki przełunaczyć. Tam też były przełunaczone. Zakaz gwiazdy. Zakaz ruchu w zasadzie. Ale tu się PGL. I co? A rowerzystów to co? Skoro tak rowerowuje Jakub, to co to za burdel? Zakaz ruchu, a szlak rowerowy. Dobra. Dajcie pozór, tam jest trumo jak 100 piorunów, na kamerze tego nie widać, ale widzicie, tu jest dobre 10 metrów na dół, gdyby tak spod, to jest zabity. Tutaj mamy jakąś tablicę, taki italiański schody tutaj na tym pisze. To jest coś takiego, aha, czyli to są te zabezpieczenia takie, żeby nie brało. Aha, jeszcze rośliny tam wyrosły, no. Prawdopodobnie jeńcy wojenni z Włoch. Kurde, tu jest pięknie, no. Jak piękne. Dajcie pozór. Coś wspaniałego. To tak blisko w zasadzie. Ja tu jeszcze nigdy w życiu nie był. Mnie ten zielony szlak tutaj skusił i... taki numer. No tu już to oznakowanie jest trochę lepsze, ale tam w strunie to jest 3 lata. Piękny teren. No tam jakoś dola na nim się widzi, no. Dobrze. Izba regionalna. Hebel. No piękne, piękne.
widać już nie był. Jeździłem tu, ale w grzech nie był. Tam Cisownice do Wędrynia chodziła, bo znytka do Cisownice też wjechał, no ale na dzień dzisiejszy to jest niemożliwe, bo granice są zakryte. Drugą to do granicy to tu Wiedeń niedaleko. Tak już 3-4 km widzieli. Pięknie go widać. Komora Cieszyńska. Pięknie. Pięknie. A on wygląda jak z betonu, ale to jest kamer. Jadę na ta główna druga z Strunia do Cieszyna, albo też jak to woli do Leśnej Górnej. Tutaj ten dach jest tam. To my też na Skirejzu tu jeździmy, na Słowację do Oszczadnicy. Był plan jechać do Oszczadnicy, ale raz, że była chwila to zima, a dwa, no potem już nie szło, bo my chcieli tam marki jechać. Tam 8 marca sezon narciarski skończyli. I tak to niestety wyszło. Musieliśmy skończyć, bo ten pierwszyński koronawirus. Czyli teraz ten szlak, nie wiem, do chałupy tam. Skręcimy tu. Aha, tu jest taka ława. Ja nie wiem, po co by tu mostek. Ława widać, że nie żywa. Ława to po śląsku płatka znaczy. Słyszeć jakoś się druga, ale wyjada. Będę przesypać trochę na lżejsze, bo tu sam nie idzie, tu wyjada. Podejdę. Cieszynica. Ja, to jest ta druga. Ja, to jest gorą. Druga ze strony. Pojadziemy koło zamku, gdzie nie wiem. Dach nie był. Przysłonek jest. Także trzeba wieczka się schować. Solidny przystanek. Ja, genau, mamy dach. Jeśli była taka kolejka linowa, czemu ten dach tu jest, żeby tu nic nie spadło. Charakterystyczna taka budowla.
Tak to wygląda ten dach. A tu było jakieś kolejki znowu. I cementownie prawdopodobnie w Goleszowie. Dobra, no to będziemy kończyć ta eksploracja tego szlaku. On tutaj wyłazi na ta główna droga, z racji tego, że już jest też no wiele, za 28 wieczór. To już też się będziemy brać ku chałupie. Na granicę nie ma po co jechać, chyba żeby no się napytać problemów. Granica jest jakieś 4 km stąd, czesko, ale tak jak godą, mówię też coś nie skoro i będziemy się tam ciśli. Przyjademy tu w inny dzień. Zaś tam przejademy tym szlakiem krainy tam w rejonie Jastrzębio. Wygląda na to, że samo my jeszcze 29 km do stówki, czyli chyba stówka wyjdzie. Musimy już dotrzeć. No ale ten teren, co tu był, to dość szykowny. Gdzie znak, że jest zawrzyte. Siedzi tam jakiś bielun. Graniczna. Widać chałupy są po czeskiej stronie. Nie, nie ma litek. Zagrodzone. No ale się ciś nie wybiemy. Jest płot przez drugą. Fajerem. Moravsko-Śleski kraj. Szczere miasteczko. Zagrodzone. Nie ma się tam coś. A szkoda, kurczę, bo tam po drugiej stronie są sklepy. Tam była kofola. Gdyby się na kofola zajechała, tak to wypadł.
Nie ma kofoli. A my się już tak kofoli co jak nie. Może się uda kupić kofola w tym sklepie. Ma chęcielce. Ja. Tutaj mamy skocznie narciarski klubu Olimpia Goleszów. No, jak wiadomo, z Goleszowa wywodzi się ród Steinerów. Apoloniusz Steiner, tak. Ale strasznie to tu zaniedbane jest, Matko Bosko. Andrzeja Kozakowicz, do nauki. Tam widać góra Hełm. Nie, tu. No ja szybko. Chyba musiał mój mobilniokiem świecić. Tam te lampy zapomnę. Była na stole i została. Tak, jak ktoś nie wie, to tutaj w Ustroniu jeździła se kolejka wąskotorowo. I tutaj mamy jeszcze taki pozostałości po niej. Jeszcze szyny widać. To są tutaj zakłady Mokate. I most przez Wisłę jeszcze jest. No ale tam już jest 80. Nie, to już jest droga wojewódzko na Wisła. To jest dwupasmówka i problem jest taki, że trzeba było robić przejazd, nie? To jest fabryka tutaj Mokate, ale to się wtedy inaczej nazywało. O, widzicie Mokate. Ale jak ktoś nie wie, to tutaj właśnie te glajzy są. Już jest WTR-ka. Widać? Ustronnie Rodzim. Tu jest nasyp kolejowy, nie widać tego. Tu jest most. Most kolejowy taki. Tak, no to witamy. Ja już jest w Skoczowie zaś z powrotem. Na ZOP. Fajnie to tu się prezentuje. Zważywszy na to, że piesi drogowskaz pokazywał z Landeka do Skoczowa 12 km. Może być nawet około 115. Ale jest ciepło. My dali jadą w krótkich. Widzicie? Dali tam w krótkich jadą. No jest ciepło. Nie wiem, czy to słychać, ale strasznie żaby lechocą. Już jest. O, mina Czechowice Dziedzice. Może legendę skidy i jakiś kretyn mapa WTR-ki popisał. Zresztą częściowo ta mapa jest nieaktualna. A tu jest kamień Komory Cieszyńskie. No, dobra, jadymy. Ja, no to mamy ponad seta. 106 na ciferblacie. Endomondo będzie miało więcej. No to co, no to koniec tej rajzy. Fajrant.